Welcome to Forever, man. Let's go. It's forever. No surrender. No surrender. Yeah. You know that this right here forever. Now allow me to reintroduce myself. They call me J-O, A to the E-Z-E-N. Know that we undefeated, y'all are beneath them speeches, trying to air a grievance. But his lines are overhead, better check the ember clearance. Call the tower, this is our credit, he the heir apparent. Really, I've never been better. Legacy, this is forever. All the more times I've been seven, I'm raising the bar, you go ahead and measure. Think about time for a toast. Time that we welcome the ghost. Yo, we're just leaving, I think about time that somebody go get on their coat. You know I got all that anthem, come back in, what you call that add all? Got anthems and bands with masters, getting them rights like my name was Miranda. I'm bigger than five. Jest złoty. Cześć, z tej strony Automarian, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Deu Matiz, auto, które tak naprawdę powstało w 1992 roku. Dlatego właśnie znalazłem się w tej serii. Muszę zakończyć chwilowo nagranie, ponieważ mam kontrolę drogową. Dzień dobry. Jako włoski projekt studia Italy Design Giugiaro i miał to być pierwotnie następca Fiata Cinquecento. Jako Italy Design Cinquecento ID. W 1993 roku zaprezentowano kolejną jego odsłonę i nazywał się Lucciola. Miała to być hybryda z dieslem, jednak dla Włochów ten projekt okazał się dosyć zbyt innowacyjny, być może też zbyt drogi, dlatego postanowili nie produkować tego auta, tylko zmodernizowali linię produkcyjną i wprowadzili na rynek Fiata Seicento. Automarian na cenzurowanym. Otóż mamy właśnie kontrolę policji. I jest wesoło. Zarobiłem 5 tych mandatów za brak gaśnicy. Nie, za brak trójkąta. Cóż. Na szczęście bez punktów. Wyjdzie na szczęście. Panowie sympatyczni, czekamy. Natomiast ten projekt został sprzedany Koreańczykom. Oni troszkę się z nim bawili. 28 miesięcy zajęło im prace konstrukcyjne, żeby doprowadzić go do takiego ostatecznego wyglądu. I produkcję tego modelu, czyli Matiza generacji M100, rozpoczęto w 1998 roku w Korei. Jest. Mandacik. Dobrze, że jadę Matizem, więc nie ma szans właściwie, żebym dostał mandat za przekroczenie prędkości, tylko za jakieś prozaiczne rzeczy. Oto dowodzik, nie ściemniamy, mandacik wypisany. Produkowano go również w Polsce, gdzie montaż na żeraniu rozpoczął się pod koniec 1998 roku, a produkcja ruszyła pełną parą od 1999 roku, a w 2000 roku procent udziału polskich części w produkcji Matiza wynosił już 65%, więc mamy w 65% polskie auto. Jeszcze parę słów może, albo czekajcie, nie. Najpierw muszę się przebrać. Wow. Teraz pasuje do niego lepiej. I tak Design Giugiaro zasunęło również z projektu kilku ciekawych aut. Projektowali m.in. Lanosa, Leganze czy Koleosa, jeśli chodzi o produkt Deo, ale także takie auta jak na przykład Fiat Uno, Lexus GS, Maserati 3200 GT, BMW M1, a także Golf pierwszej generacji w wersji pięciodrzwiowej. Także renoma niezła, jeśli chodzi o przynajmniej o sam projekt auta. Z zewnątrz ten samochód wszyscy znają. Jest to auto, które dosyć często, nawet dzisiaj, spotyka się na ulicach. O, widzicie go? Czerwony. Ja sam, jadąc tutaj na nagranie tego auta, kiedy jechałem po jego odbiór, spotkałem ze 4 Matizy po drodze. Także widać, że to auto przetrwało sporo czasu na naszych drogach i do dzisiaj cieszy się sporą popularnością. Dlatego może z wyglądu zewnętrznego nie ma co tutaj za wiele o nim opowiadać. Co ja chcę Wam pokazać, to to, że to auto do mnie po prostu się uśmiecha. Uśmiecha się do mnie z tyłu. Jak na niego patrzę z tej strony, to widzę tutaj oczy, a także wyszczerzone zęby w uśmiechu. Taki azjatycki uśmieszek. Ale jeszcze lepiej, uśmiecha się z przodu.
Spójrzcie, z tym już na pewno wszyscy kojarzycie Matiza. Oczka, dwa, tutaj można powiedzieć taki nosek i tu uśmiechnięta pięknie do nas paszcza. Także widać od razu przyjazny jego charakter. A ten przyjazny charakter objawia się również w tym, że samochód, jeśli chodzi o jego nazwę, Matiz, to po prostu przyjaciel. I on takim przyjacielem jest. Mało tego, wersje wyposażenia również były nazywane w tym samochodzie w różny ciekawy sposób. Na przykład właśnie mieliśmy podstawową Friend, czyli przyjaciel, przyjaciel. Joy, przyjaciel, radość. Top, czyli to już topowy przyjaciel. Style, stylowy przyjaciel. I Matiz Life. Tak jak ten, czyli życiowy przyjaciel albo przyjaciel na całe życie. Matizek jest autem światowym, a nawet globalnym, bo był produkowany nie tylko w Korei i w Polsce, ale także w takich krajach jak Iran, w Indiach, Pakistan, w Rumunii, Uzbekistan, na Tajwanie, Chiny i tyle. Chyba więcej nie było. No, czyli całkiem sporo. A na przykład w Meksyku był sprzedawany jako Pontiac. Był też Chevroletem Sparkiem, a także kilkoma innymi modelami Chevroleta w zależności od rynku. Do tego auto zostało jakby dwa razy ukradzione przez Chińczyków. Następca tego modelu, czyli Matiz M150, został skopiowany przez Chińczyków i produkowany pod nazwą Chery QQ. I producentowi GM wytoczyło proces o kradzież tej jakże wspaniałej konstrukcji. Mieli zapłacić im $1 000 000 za to karę, ale skończyło się ugodą i Chery QQ dzięki Matizowi wyrosło na jednego z największych producentów samochodów w Chinach. Zastąpili go potem innym modelem, ale to nie był koniec życia tego auta. Drugi raz Chińczycy go ukradli i produkowali jako Baohan. I ten model był produkowany w lata, nawet do 2017 roku. A w 2017 roku z taśm chińskiego producenta zjechało ich prawie 1 000 000 egzemplarzy. 1 000 000 Matizów naklepali 3 lata temu jeszcze. Zobaczcie, 20 lat po premierze auta ktoś jeszcze doprodukowuje ich 1 000 000 egzemplarzy. I nadal ten samochód jest chętnie kupowany jako małe, tanie wozidełko. 2 lata temu, czyli w 2018 roku, ostatnie Matizy zjeżdżały z linii produkcyjnej w Uzbekistanie jako GM Ravon. Więc jeśli twój ojciec ma Matiza i wstydzisz się jeździć tym autem z nim do szkoły, to od dzisiaj nie musisz się wstydzić, mój drogi, ponieważ twój tata ma auto globalne, które było sprzedawane we wszystkich krajach świata i we wszystkich krajach świata było kochane i pożądane. O tak! Chętnie kupowana była również, o dziwo, we Włoszech. O ironię. Otóż Włosi nie chcieli tego auta, ponieważ było zbyt nowoczesne. Stwierdzili, że się nie przyjmie, a przez pierwsze 3 lata produkcji Włosi kupili 120 tysięcy Matizów. W Polsce podczas całej jego kariery rynkowej zakupiono 150 tysięcy Matizów. Także no, to pokazuje, że Włosi tak naprawdę oddali Koreańczykom całkiem fajny projekt miejskiego auta. To, co jednak Koreańczycy zrobili z tym, z tą konstrukcją, no niektórym się nie podobało. Ja uważam natomiast, że ogromną zaletą tego auta jest to, że miał 5 drzwi, czego nie miało w tamtym czasie Seicento na przykład, czy Cinquecento jako konkurent na polskim rynku. Bryła auta bardzo fajna, dosyć nowoczesna i nawet dzisiaj nie wygląda to auto wcale staro. Tym bardziej, że jak mówiłem wcześniej, to nadal znajdował nabywców jako nowy samochód jeszcze zaledwie 2 lata temu na niektórych rynkach świata. I was building on the lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true star trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one shot for the kill. The breeze cut freeze up. Straight dropping the chills. I'm talking taking over pieces and shares. A bomb race sky high. Check the movement is here. Yeah. Samochód był wyśmiewany często w kraju, że jest beznadziejny, że to jest jeżdżący toj, że blachy ma słabe i wnętrze do kitu i że w ogóle wyposażenia nie ma. Ale pamiętajmy o tym, że to było auto tanie. Podstawową wersję Matiza w specyfikacji Friend, czyli Deu, przyjaciel, można było już kupić za
uwaga, 23 tysiące złotych. Był to nowy samochód z salonu, bez przebiegu, z niewypierdzianym fotelem. Dla porównania, na przykład równie goły Opel Corsa kosztował już 32 tysiące. Podobnie też kosztowało Renault Twingo, a na przykład za w pełni wyposażonego Matiza w wersji top trzeba było zapłacić 29 tysięcy złotych. To była cena mniej więcej gołego Seicento Sporting, a mieliśmy na pokładzie elektrykę szyb, poduszki powietrzne, klimatyzację nawet. Także sami widzicie, że za tą kwotę nie ma co się spodziewać od Matiza rewelacyjnego wykończenia wnętrza czy blachy, która byłaby zaprojektowana tak, żeby przetrwać wiele lat. Tak niska cena na polskim rynku sprawiała, że auto było bardzo, bardzo popularne i bardzo chętnie kupowano je, najczęściej niezgodnie z jego przeznaczeniem, bo właśnie stąd moim zdaniem wzięły się te drwiny, że traktowano go jako normalny, pełnowartościowy pojazd. Natomiast on został skonstruowany po to, żeby jeździć na krótkich dystansach po mieście i wozić jedną, maksymalnie dwie osoby w porywach do czterech, jeśli mielibyśmy jakiś okazjonalny przejazd. Tymczasem był traktowany jako auto dla czteroosobowej rodziny, co jest szaleństwem przy pojemności bagażnika wynoszącej 167 litrów. No i przez to dorobił się to też opinii kiepskiego auta, ale moim zdaniem nie był wspaniałym samochodem, ale na pewno nie był autem kiepskim, tym bardziej, że powstał ponad 20 lat temu. Tak jak mówiłem, z zewnątrz wszyscy go znają i widzieli, niektórzy może jeszcze nie są zapoznani z wnętrzem tego samochodu. Chodźcie zobaczyć, jak Matiz jest moim zdaniem też fajnie zaprojektowany w środku. O, ciasteczka schowam. Dlaczego moim zdaniem jest fajnie zaprojektowany w środku? Bo jest spójny z tym, co jest na zewnątrz. Na zewnątrz mamy te okrągłe światła, całe nadwozie ma taką bardzo obłą bryłę. To samo można zauważyć przy projekcie deski rozdzielczej. Zegary pod taką obłą kopułką, nawiewy okrąglutkie, wszystko tutaj do siebie pasuje, także klamki są takie okrąglutkie, cięgna do regulacji rusterek też są okrąglutkie, wszystko jest takie malutkie, tutaj okrąglutkie i spójne, fotele też mają taki kształt, który nawiązuje do całości tego auta. Ja uważam osobiście, że pomijając jakość plastików, projekt wnętrza jest całkiem ciekawy i wydaje mi się, że Koreańczycy wydali mnóstwo pieniędzy na zaprojektowanie na przykład wzoru tej tapicerki i wzoru deski rozdzielczej, dlatego kasy już nie za bardzo wystarczyło na to, żeby podnieść nieco jakość tych plastików. Nie jest ona może jakoś super tragiczna, chociaż one bardzo łatwo się rysują i w niektórych egzemplarzach nawet matowieją, a przyklejenie czegoś na desce rozdzielczej zostawia nam pamiątkę do końca istnienia tego samochodu. Jeśli chodzi o wyposażenie, no to cóż, no, mamy kierownicę, nie mamy poduszki powietrznej ani dla pasażera, ani dla kierowcy w tej wersji wyposażenia. Mamy dźwignię do zmiany biegów, biegów jest 5, mamy dźwignię do hamulca pomocniczego, tak zwanego ręcznego, mamy pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera, a także dla pasażerów z tyłu, mamy automatyczny system otwierania drzwi, który działa za pomocą takiej korki i działa bardzo płynnie. Prędkość otwierania szyby może być regulowana w zależności od potrzeb. Mamy jakieś zabezpieczenie tutaj chyba antywłamaniowe, które ostrzegawczo mruga nam czerwoną diodą. Jest jakiś radioodbiornik na kasety, jest lampka, są osłony przeciwsłoneczne, lusterko wsteczne, tutaj te cykor łapki są, zagłówki. Mamy też trzy wskaźniki na desce rozdzielczej. Jeden informuje nas o tym, jak szybko jedziemy. Drugi informuje nas o tym, jak daleko możemy dojechać. Trzeci informuje nas o tym, czy dojedziemy, czy nie, czy praca jednostki napędowej jest w normie. Opcjonalnie przy tym wskaźniku, który informuje nas, jak szybko jedziemy, mamy też dwa liczniki. Jeden informuje, ile w ogóle to auto już przejechało, a drugi dowolnie, w zależności od wyboru, informuje nas, ile zdołaliśmy już przejechać. Do tego mamy też obsługę nawiewów, realizowaną za pomocą pokręteł. Auto grzeje i chłodzi dosyć sprawnie, dmucha ładnie, wywiewy są duże. Mamy też
nie we wszystkich wersjach wyposażenia, natomiast w tym jest zegarek elektroniczny, znany również z innych aut azjatyckich. Mamy też światła przeciwmgielne, światła awaryjne i przycisk, który możemy włączyć ogrzewanie tylnej szyby. Ponadto mamy przełączniki do wycieraczek i do kierunkowskazów i świateł. Jest też cup holder, o dziwo, popielniczka i zapalniczka. Schowek zamykany, schowek niezamykany. No i może to właściwie tyle, jeśli chodzi o ten egzemplarz. Głośniki do radia też są, zdaje się tylko dwa. Nie słychać to całkiem dobrze. Co ciekawe, regulacja świateł jest elektryczna. Co mi bardzo pasuje, jeśli chodzi o Matiza, to, że dosyć wygodnie się do niego wsiada i wysiada, bo auto jest dosyć wysokie, drzwi są całkiem spore, fotel jest ustawiony bardzo wysoko, jak krzesło przy stole kuchennym, dlatego wysiadanie z tego samochodu jest bardzo łatwe, proste. A wysiadam, żeby wam pokazać, czy można się zmieścić samemu z tyłu tego pojazdu. Drzwi zbyt szeroko się nie otwierają, ale uwaga, można się zmieścić z tyłu tego pojazdu i nie jest to jakoś przesadnie niewygodnie. Ja fotel mam ustawiony pod siebie i no jest okej, okay, nie? Jest okej, okay. Jeśli byśmy chcieli okazjonalnie przewieźć znajomych, na przykład podwożąc ich z imprezy, czy no nie wiem, no na jakiś spacer czy wycieczkę, na pewno to auto swoją pojemnością wnętrza wystarczy na chwilowy udział osób trzecich w naszej podróży. Tutaj tapicerka jest taka nawet mięciutka, to prawie jak welur wygląda. Tutaj takie coś fajnego zastosowali, a reszta trochę tandetna. Poza tym naprawdę nic więcej tutaj się ciekawego nie dzieje. No i kieszonki ma takie na pierduki i więcej tu nic nie ma. I ten sam system otwierania szyb, co z przodu, który może być zsynchronizowany, ponieważ kierowca nie musi się daleko wychylać, żeby otwierać dwie szyby przednie jednocześnie. Nie trzeba się też wiele starać, żeby sięgnąć do szyby z tyłu za fotelem kierowcy, jak i na drugą stronę do szyby fotela pasażera z tyłu. Także elektryka szyb jest, jak widzicie tutaj, zbędna. Możemy te szyby otwierać w dowolnej konfiguracji, robiąc to siedząc za kierownicą. Dzięki temu też, że auto nie ma elektryki, nie ma silniczków, jest też lżejsze i ma mniej rzeczy, które mogłyby się potencjalnie popsuć. Przestrzeni nad głowami jest dosyć, wszystko jest tutaj naprawdę, jak na taki mały samochód, 3,5 metra długości, jest naprawdę całkiem spoko. Dobra, tam za tym siedzeniem już nie jest tak spoko, ale nie jest to też jakaś duża wada i minus tego auta. Ma pewne jeszcze nawet plus. Bagażnik w tym samochodzie otwiera się jak w większości aut azjatyckich, czyli za pomocą cięgna, które jest umieszczone przy fotelu kierowcy. Tylko tam jest też do otwierania wlewu paliwa i można się pomylić. Znowu nie to. Jeszcze raz. O. No i zapraszam. Jak wspomniałem wcześniej, przestrzeń bagażowa ma niecałe 170 litrów pojemności. To bardzo niewiele. Jest ona mocno ograniczona, ale to w końcu malutki samochodzik. Mój sprzęt tutaj ledwo się zmieścił. Autem jeździ DJ światowej sławy, więc podejrzewam, że on korzysta akurat z systemu, który w Matizie również był dostępny, czyli z możliwości złożenia tylnej kanapy. W niektórych wersjach była nawet dzielona na asymetrycznie 60 do 40. Tutaj składa się ona cała. Musimy po prostu jednocześnie uchwycić dwa takie cycuszki z boku i powiększamy sobie tą przestrzeń. Już możemy przewozić jakieś tutaj większe elementy, na przykład pralkę czy jakąś szafkę. Gabaryty tego auta na pewno nam na to pozwolą.
Matizy były oferowane również w wersji van, czyli nie miały z tyłu siedzeń w ogóle, tylko przestrzeń bagażową, taką kratkę. Chodziło o to, żeby przedsiębiorcy mogli odliczać pełen VAT, posiadając takie auto w firmie, i wtedy ono już nie nazywało się autem osobowym, tylko to było auto dostawcze. Otóż dostawczy Matiz, cóż za ciekawa sprawa. Z takim właśnie vanem wiążą się moje wspomnienia, ponieważ mój przyjaciel miał taki samochód w czasie, kiedy chodziliśmy razem do liceum i jeździliśmy nim po prostu do szkoły. Dlatego też Matiz to było jedno z pierwszych aut, którym jeździłem, jak już miałem prawo jazdy, a Tico na przykład był jednym z pierwszych aut, którym jeździłem, jak jeszcze prawa jazdy nie miałem. Także sentyment u mnie do koreańskich maluchów, jak widać, jest dosyć duży. Dobra, składam to do kupy. Jeszcze skoro akcydentalnie otwierał nam się wlew paliwa, pokażę wam jeszcze, jak wygląda korek od wlewu paliwa w tym samochodzie. To też jest całkiem ciekawa rzecz. Otóż korek od wlewu paliwa, moi drodzy, nie jest wkręcany, tylko wtykany, i wygląda w ten sposób. Po prostu się go tu wtyka i już. Deł najwyraźniej sporo zaoszczędziło na tym elemencie, biorąc pod uwagę duży wolumen produkcji tego auta. Natomiast nie za bardzo wiem, gdzie te pieniądze udało się potem lepiej wykorzystać. Dobra, obejrzeliśmy już sobie go z tyłu, w środku. Nie byłby to test auto Mariana, gdybyśmy nie zajrzeli pod maskę. Być może tego nie chcemy wcale, ale zobaczyć musimy, co tam siedzi. Zapraszam. Ja jej nie widzę, czy jej tu nie ma. No dobra, wygląda na to, że podpórka była jakimś dodatkowym elementem wyposażenia, albo po prostu zginęła. Co tu jest? Widać, że zadbany, naklejki, serwis robiony na bieżąco. Bardzo się to chwali. Silniczek malutki, wyśmiewany, że to jest silnik o pojemności flaszki, o faktycznie 0,8 litra pojemności, 3 cylindry. Moim zdaniem całkiem spoko brzmienie. Kilka wersji mocy, od 50-konnej, potem była 52-konna, choć niektóre źródła podają jakby średnią z tych dwóch i mówią o 51 koniach. Był też 56-konny. W późniejszych latach produkcji Deu wprowadziło również silnik 4-cylindrowy o pojemności 1 litra i mocy 60 koni. Radził sobie z tym autem znacznie lepiej, bo przyspiesza już poniżej 14 sekund do setki. Ten ma jakieś 17 i wcale nie jest dużo wolniejszy od starego Poloneza. No ale jednak szału nie robi, jak na auto miejskie w zupełności wystarczy. Kto poza tym w terenie zabudowanym rozpędza się szybciej niż 60 km na godzinę, czy tam 50, tyle ile wolno. Do normalnego poruszania się w zupełności wystarczy. Jednostka bardzo trwała i niezawodna, prosta konstrukcja, wszyscy go naprawią, a jakby się totalnie już zużył, to za mniej więcej 200 zł można kupić sobie nowy silnik i śmigać dalej. Zamykam, bo mnie już ręka tutaj pomału boli. A nie, patrzcie to! Jest! No Marian, ty to się znasz, kuźwa, no. Dobra. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, w jakim stanie jest ten egzemplarz. Otóż, co dziwne, jeśli chodzi o Matiza, jest zupełnie wolny od korozji. A to dlatego, że auto zostało zakupione od pierwszego i jedynego właściciela. Obecny właściciel jest drugim. Tamten miał go przez jakieś 18 lat i do tego wykonał w nim coś, co w Polmozbycie było oferowane w tamtych czasach, natomiast większość ludzi tego nie korzystało. Otóż został on odpowiednio zakonserwowany, jeśli chodzi o progi i podłogę samochodu. Dlatego pomimo tego, że blacha Matizy jest bardzo cieniutka i generalnie większość egzemplarzy została już zjedzona przez rdze, ten nadal dzielnie się trzyma i myślę, że przejeździ niejednego swojego braciszka, a także inne auta, które rdzewiały w tamtych czasach na potęgę, a nie były tak wyśmiewane jak Matiz. No, pamiętacie Mercedesy z tamtych lat, albo jeszcze, nie wiem, BMW-ki, a klasa, która była chyba 4 razy droższa niż to auto, również niebezpiecznie rdzewiała. Tak jak mówiłem, to jest wersja live. Tutaj mamy spoilerek na klapie. Mamy też oznaczenie tu, że to jest wersja live, czyli przyjaciel na całe życie. Jest też sporo właśnie różnych wlepek potwierdzających to, że to jest Matiz albo że to jest Deu i że jest OK.
Poza tym jeszcze w tym egzemplarzu na przedniej szybie jeszcze mamy taki przyciemniany pasek przeciwsłoneczny, co też na pewno było w tym samochodzie wyposażeniem dodatkowym. Podejrzewam również, że właściciel tego auta musiał sporo dopłacić w salonie za oryginalne wycieraczki gumowe, które też noszą ten dumnie brzmiący napis Matiz. Jeszcze jedna jest taka ciekawostka, bo chciałem mówić o rzeczach, o których jeszcze nikt nie mówił, na przykład o Matizach, bo sporo było powiedziane, to, że na przykład tym autem nie można holować przyczepy. Ze względu na konstrukcję podwozia po prostu jest to niedozwolone. Dobra, pakuje się za kółko, odpalamy trzycylindrowego potwora i jedziemy w trasę. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na dźwięk, jaki wydają wszelkie elementy zamykane w tym aucie, takie po prostu boom, tak jakby zamykać jakąś wielką puszkę. Palimy dziada w takim razie i jedziemy. Posłuchajcie tylko brzmienia tej trzycylindrowej jednostki. Moim zdaniem jest dużo ciekawsze niż zwykłych czterocylindrowych motorów. Być może to zasługa tego egzemplarza, ponieważ ma niewielki przebieg, około 70 tysięcy km, ale we wnętrzu tego auta jakoś niespecjalnie nie ma jakichś specjalnych dźwięków, trzasków czy coś takiego. Jedyne co skrzypi nam to czasem półka z tyłu. Poza tym nawet zawieszenie pracuje w miarę cicho, nic tutaj nie dudni. Także no na pewno nie jest to właściwe dla każdego Matiza. Ten egzemplarz jest wybitnie mało zużyty, dlatego jazda nim jest całkiem przyjemna. Auto nie ma wspomagania kierownicy. Nie jest ono potrzebne, bo samochód jest dosyć leciutki, tylko że jest bardzo krótkie przełożenie tego układu kierowniczego i ruch kierownicą, nawet taki delikatny, powoduje natychmiastowe przełożenie tego ruchu na koła i auto ma taką tendencję do mieszkowania. Zupełnie niebezpiecznie robi się przy dużej prędkości, na przykład powyżej 100 na godzinę. No wtedy trzeba mocno kontrolować tą kierownicę, żeby auto nam gdzieś przy delikatnym ruchu gwałtownie nie skręciło. Auto ma prędkość maksymalną jakieś 140 km na godzinę. Ja bym się jednak do tej prędkości nie próbował rozpędzić, właśnie ze względu na ten do bólu reaktywny układ kierowniczy. Zmiana biegów fatalna moim zdaniem, co tu dużo mówić, wajcha jest strasznie rozlatana, biegi wchodzą niepewnie i nigdy nie wiadomo, czy mamy wrzucony dobry bieg, ani czy on się odpowiednio zakleszczył, jak już jesteśmy pewni, że wybraliśmy ten, który chcieliśmy. Jeśli chodzi o zestrojenie zawieszenia, jest dosyć takie sztywne, jak piłeczka ping-pongowa mniej więcej, co jest też plusem, jeśli chodzi o jazdę na przykład na zakrętach, bo wcale się jakoś mocno nie przechyla, jakby to miało wynikać z konstrukcji nadwozia, czyli że jest wysoko położony środek ciężkości. Poza tym no, silniczek wydaje się nieco bardziej dynamiczny w rzeczywistości niż opisują to dane techniczne. W pojedynkę pewnie można osiągnąć setkę w nieco ponad 15 sekund zamiast 17, jak to podaje producent. Co jednak mnie denerwuje tutaj, to to, że przestrzeń na nogi przy pedałach jest bardzo mała, można się podeptać nawet albo trącać niewłaściwy pedał, zamiast sprzęgła hamulec, zamiast hamulca gaz i tak dalej. To jest trochę irytujące, no ale przy tych rozmiarach no czego się spodziewać lepszego. Wyboista droga, jak słychać, jak mówiłem, niewiele tutaj faktycznie skrzypi. Czasem na światłach można zauważyć, że któryś z elementów wykończenia wnętrza zaczyna popierdywać w rytm silnika. Co jeszcze? No, z tych malutkich rzeczy, które tu są w samochodzie, jest denerwujące malutkie lusterko wsteczne. Nie można tego ustawić jakoś tak sensownie, żeby była widoczna cała tylna szyba. Ja, żeby zobaczyć cokolwiek, to muszę się jakoś tak przechylać, wychylać, bounsować odpowiednio do stroju, który dzisiaj przywdziałem na ten test, żeby na pewno objąć wzrokiem całą tylną szybę. Tyle. Jeździ, skręca, hamuje nawet.
wyjątkowe ponad właściwości jezdne i wyposażenie, a także nie radzi sobie na przykład przy manewrowaniu w większym gabarytowo aucie, to Matiz będzie świetną propozycją, ponieważ jest naprawdę bezproblemowy, naprawdę tani i łatwy w parkowaniu, a nawet jeśli nie uda nam się opanować tych gabarytów, to jeśli go gdzieś zarysujemy, to nie będzie szkoda, bo to w końcu tylko Matiz. Dlatego może być świetnym wyborem dla początkującego kierowcy albo jakiejś młodej osoby, która od auta wymaga tylko tyle, żeby poruszać się bezproblemowo z punktu A do punktu B. A przy tym naprawdę auto pomału, z racji już wieku, zaczyna zwracać uwagę na ulicy, a dużo ludzi ma do niego jakiś tam szacunek czy sentyment i często powoduje on uśmiech na twarzach napotkanych osób. Szczególnie jak się jeździ w żółtej kurtce i czapce z złotym Matizem, no to wtedy jest respekt na dzielnicy po całości. Trzymając hamulec, można piętą dodać gazu. Na podsumowanie tego odcinka wybrałem właśnie taką oto scenerię, do której Matiz całkiem dobrze pasuje, bo wiadomo, największą wadą tego auta jest korozja. Słabe zabezpieczenie antykorozyjne w połączeniu z cienkimi blachami i wysokim stopniem zasolenia polskich dróg sprawiły, że sporo tych samochodów już wyginęło. Tak zabezpieczonych egzemplarzy jak ten jest jak na lekarstwo i takich zadbanych jest jak na lekarstwo, co nie znaczy, że auto ma szansę stać się jakimś poszukiwanym klasykiem. No na pewno w moich oczach na to szans nie ma. Ceny na polskim rynku wahają się mniej więcej od 1,5 do 2 tysięcy złotych i raczej pozostaną na stałym poziomie, być może nawet z tendencją spadkową. To nie znaczy jednak, że to jest jakiś zły samochód. Auto jest całkiem przyjemny z wyglądu, nie wygląda jakoś bardzo stare jak na ponad 20-letnie auto. Jest taki przyjemny, pocieszny, zawsze uśmiechnięty. No Matiz, czyli przyjaciel. I dla mnie historia tego auta jest też dosyć ciekawa, a jego długowieczność i to, że wciąż znajdował nabywców na wielu rynkach świata, świadczy o tym, że to wcale nie była taka fatalna konstrukcja, jak większość ludzi o nim mówi. Może wykonanie, jeśli chodzi o deo, było nieco gorsze niż moglibyśmy oczekiwać. Krótki odcinek, bo auto też krótkie, nie miałem specjalnie o czym tutaj opowiadać. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną w mojej serii o autach lat 90. A jeśli nie widziałeś, to zapraszam Cię do obejrzenia innych odcinków na moim kanale o Volvo, Maximie i Subaru Legacy. Tymczasem trzymaj się, cześć! Zapomniałem się przebrać. No to do dzieła! Wow.